Te dziesiątki, setki i tysiące ton niepotrzebnych już nam rzeczy i odpadów ktoś czymś musi zebrać i wywieźć. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wiedzie w Słupsku i w regionie niekwestionowany prym w tym względzie. Firma nie tylko idzie z duchem czasu, ale i go wyprzedza. No może nie czas, ale konkurencję na pewno. Oczywiście głównym zadaniem PGK jest oczyszczanie miasta i dbałość o ochronę środowiska, ale nie tylko. Firma dzieli się zatem na trzy podstawowe wydziały. Swoje główne zadania realizuje poprzez własny zakład unieszkodliwiania odpadów w Bierkowie. W jego skład wchodzą składowisko o powierzchni ponad 10 hektarów, trzy sortownie, które odzyskują ponad 40 tysięcy ton odpadów rocznie. Zajmuje się unieszkodliwianiem i recyklingiem odpadów oraz produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Na składowisku odpadów zbudowane zostały instalacje, za pomocą których pozyskuje się ekologiczny gaz organiczny z odpadów, przetwarza go w specjalistycznych generatorach i pozyskuje energię elektryczną oraz cieplną. Oprócz tego firma stale poszukuje środków, aby realizować dalsze inwestycje, które pozwolą na zwiększenie ilości produkowanej i sprzedawanej energii. Dbałość o środowisko to nie tylko bieżąca działalność przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. To również myślenie o przyszłości, bo przecież Słupsk i region będą funkcjonować za 10, 50 i 100 lat. Na pewno zmienią się technologie produkcji towarów na bardziej ekologiczne oraz techniki odzyskiwania surowców wtórnych, ale nie tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego trzeba być właściwie przygotowanym na przyjęcie kolejnych setek tysięcy ton odpadów. I tak właśnie dzieje się w Bierkowie. To jest wspomniany już element wyprzedzania własnego czasu. Tutaj widzimy realizację zadania pod nazwą Recykling organiczny odpadów biodegradowalnych w zakładzie unieszkodliwiania odpadów w Bierkowie koło Słupska na bazie pryzm energetycznych. Głównym celem tego projektu jest ograniczenie składowania takich odpadów dzięki zastosowaniu recyklingu organicznego. Polega on na beztlenowej obróbce odpadów, które przy pomocy mikroorganizmów ulegną rozkładowi biologicznemu w warunkach kontrolowanych przez człowieka. Dodatkowe korzyści to ochrona atmosfery poprzez ujęcie biogazu powstającego w procesie całkowitego rozkładu tych odpadów oraz wykorzystanie substancji obojętnej do przywracania składowisku możliwości użytkowych i właściwego kształtowania skarb kwater eksploatacyjnych. Mimo tego, że słupskie PGK nieustannie udoskonala swoje technologie odzysku, ciągle jeszcze niezadowalające ilości odpadów wracają do powtórnego użycia. Recykling organiczny pozwala na znaczące zmniejszenie emisji szkodliwych pochodnych ze składowiska do ekosfery. Groźne są na przykład odcieki z odpadów i wyzwalający się z nich biogaz. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej i szczelnej tzw. geomembramy, czyli specjalnej grubej folii, chroniona jest gleba i wody gruntowe. Odcieki zbierane są przez warstwę drenującą i systemem studzienek kierowane do stawu stabilizacyjnego. Właściwą izolację od otoczenia stanowią tu skarpy boczne, oprócz geomembramy, dodatkowo uszczelniane zużytymi oponami. W Bierkowie zastosowano rzadką w skali kraju metodę odzyskiwania biogazu tworzącego się w złożu odpadów i odciekach. System odgazowywania złoża pozwala zebrać uwalniany metan i uniemożliwić mu przedostanie się do atmosfery. W skali takiego składowiska i patrząc na to z perspektywy lat, są to bardzo niebezpieczne dla środowiska ilości. Ale na tym nie koniec. Metan odprowadzany jest do generatora, który w trakcie spalania przetwarza go na energię elektryczną. Towarzyszące temu ciepło wykorzystywane jest do całkowitego ogrzewania zakładu w Bierkowie, a nadwyżka energii elektrycznej sprzedawana zakładowi energetycznemu. I tak oto przy okazji na składowisku potwierdza się powiedzenie cesarza Wespazjana: pecunia non olet, pieniądze nie cuchną. W zakładzie unieszkodliwiania odpadów w Bierkowie, bo tak brzmi oficjalna nazwa wysypiska, nawet pachną bratkami. To jest bowiem uboczna produkcja z tego, co wyrzucają ze swoich domów mieszkańcy Słupska i jego okolic. Odpady grzeją, świecą i przynoszą firmie dodatkowe dochody. Zakład robót porządkowych zajmuje się letnim i zimowym utrzymaniem ulic, placów oraz chodników, zbiórką surowców wtórnych, jak również zużytego sprzętu telewizyjnego i artykułów gospodarstwa domowego.
W skład PGK wchodzą też inne jednostki specjalistyczne w zakresie obsługi klienta, wywozu odpadów czy naprawy sprzętu i taboru samochodowego, czyli wspomniany warsztat. Pracę tego skomplikowanego mechanizmu koordynuje w pełni i czuwa nad nim zarząd spółki. Elastyczność słupskiego PGK i niezbyt wygórowane ceny powodują, że klienci chętnie korzystają z usług przedsiębiorstwa. Z usług PGK korzystają zatem spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, sieci sklepów, hipermarkety, firmy produkcyjne i usługowe, klienci indywidualni z terenu miasta oraz całego powiatu słupskiego, sławieńskiego i części bytowskiego w obrębie około 50 km. Jak już mówiliśmy, w listopadzie 2009 roku słupskie PGK stale obsługuje ponad 16 tysięcy klientów. 23 czerwca 2009 roku dla słupskiego PGK był dniem niezwykłym. To właśnie wtedy z inicjatywy prezesa Andrzeja Gazickiego przy segregacji odpadów w Bierkowie wdrożona została jedyna w Polsce instalacja wytwarzająca mgłę wodną, która w połączeniu z ekologicznymi środkami czystości pozwala na eliminację szkodliwych substancji chemicznych, radioaktywnych i biologicznych oraz na neutralizację dokuczliwych zapachów wydzielanych przez sortowane odpady. W sposób znakomity podnosi to jakość warunków pracy ludzi, którzy mimo wentylacji zmuszeni byli do nieustannego przebywania w tych niedogodnościach. Mieszkańcy i inni użytkownicy wyrzucają do kontenerów wszystko, nie myśląc o tym, że ktoś będzie tego dotykał, rozdzielał i co gorsza, czuł. Wdrożenie tego systemu było więc przede wszystkim świętem dla tych, którzy codziennie tam pracują, ale i dla całego PGK, dlatego inauguracja systemu miała uroczystą oprawę. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta z prezydentem Maciejem Kobylińskim na czele oraz firm, które stworzyły tę unikalną, całkowicie polską technologię, Telesto z Warszawy oraz Voigt z Zabrza. System zadziałał bez zarzutu. Gospodarka odpadami to główny kierunek działania firmy, ale nie jedyny. Spółka ma w swojej ofercie szeroki zakres usług związany z utrzymaniem porządku i czystości, które wykonuje nie tylko w dzień, ale i w nocy. Kolejną sprawą jest zimowe utrzymanie ulic i chodników. Kłopot polega na bardzo skomplikowanej strukturze własności i podziale zadań na wiele firm zatrudnionych przy pracach zimowych. Stąd częstym widokiem są pługi śnieżne z podniesionym lemieszem. Przejeżdżają po prostu przez strefę, której zimowe utrzymanie należy do kogoś innego. Praca na składowisku i sortowniach, jak również w tak zwanym terenie, nie należy do zajęć czystych. Dlatego firma dba o możliwie wysoki komfort pracy swoich pracowników. W zakładzie unieszkodliwiania odpadów w Bierkowie mają do dyspozycji nie tylko prysznice, ale również pralnie i pokoje socjalne. Spółka zapewnia również własną opiekę medyczną. Prezes Andrzej Gazicki za niezwykle ważny element zarządzania przedsiębiorstwem uważa integrację załogi i indywidualne podejście do każdego pracownika. Dlatego każdy wie, czego może się spodziewać w swojej karierze i z jakich możliwości podnoszenia kwalifikacji może korzystać. Zna swoją ewentualną ścieżkę kariery, jeżeli oczywiście będzie chciał doskonalić swoje możliwości zawodowe. Za stały element uznany już został wprowadzony od niedawna zwyczaj spotkań załogi z różnych okazji, takich jak na przykład zakładowa wigilia, dzień pracownika komunalnego czy przejście pracownika na emeryturę. Jak mówi dr Gazicki, chodzi o to, by każdy z pracowników czuł się w pracy jak u siebie, by utożsamiał się ze swoim zakładem i traktował go jak własny. Jego zdaniem znakomicie podnosi to jakość pracy, co z kolei przenosi się na dobre wyniki ekonomiczne.